Telewizja w Polsce.pl to poranna rozmowa w naszej stacji. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Pytamy w tym punkcie programu o odpowiedzialność za cyberataki na polski rząd. Wczoraj na naszej antenie mówił w szczegółach o tym rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mówił o tym, kto może być odpowiedzialny za ataki na polski rząd. My pytamy w tym punkcie programu o odpowiedzialność i czy będą ewentualne sankcje za cyberatak na Polskę, bo taką ewentualność rozważał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Naszym gościem z kolei dzisiaj jest pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Witam panią redaktor, witam państwa. Ja nie słyszę pana profesora. Czy to jest problem tylko u mnie? Chciałabym usłyszeć. Nie wiem, bo przed chwilą było mnie słychać. Teraz słyszę. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, w takim razie, czy ewentualność sankcji za cyberatak na polski rząd to jest coś, co jest rozważane teraz w resorcie spraw zagranicznych? Myślę, że w tym zakresie musimy poczekać na zbiorową reakcję społeczności międzynarodowej, dlatego że za tego rodzaju działania, a ich autorzy są karani w cudzysłowie, czyli inaczej mówiąc, są nakładane sankcje na szerszym forum międzynarodowym, czy jakieś działania anty są podejmowane w ramach Paktu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej. Wczoraj też sekretarz generalny NATO przyznał, że to jest jednak atak skierowany na Polskę, rozwiał te wątpliwości, które się pojawiały też w niektórych polskich mediach w ten sposób. I teraz czekamy na, pracujemy nad właściwie zbiorową reakcją Paktu Północnoatlantyckiego na te działania. Mm-hmm. Czy polski rząd, czy pan, panie profesorze, osobiście nie ma wątpliwości, że odpowiedzialność za te ataki ponosi rosyjska służba specjalna? Nie mam wątpliwości, to z kilku powodów. Po pierwsze, to nie tylko polskie służby tak twierdzą. Mm-hmm. Polskie służby jako pierwsze, jak gdyby nam to zasugerowały jako rządzącym. Natomiast zostało to potwierdzone również przez służby innych państw Paktu Północnoatlantyckiego. A skoro tak, no to, to nie jest to, tak jak niektórzy sugerują, gra polskich służb, ale jest to rzeczywiście atak, który ma miejsce i z inspiracji tej, o której mówią czy to polskie, czy natowskie służby. Mm-hmm. Jaka w takim razie powinna być odpowiedź polskiego rządu, nie mówiąc tylko już o tych sankcjach, o których przed sekundą rozmawialiśmy, ale także jeśli chodzi o relacje dyplomatyczne? Jeżeli chodzi o relacje dyplomatyczne, to poczekajmy jeszcze troszkę na te działania, natomiast, bo chodzi też o to, żeby te działania skoordynować. Przypominam, że wcześniej, gdy Rosja dokonywała tego rodzaju działań, to też te działania o charakterze dyplomatycznym, jak to pani określiła, były skoordynowane w gronie większej grupy krajów, więc poczekajmy, jak to będzie tutaj, kiedy to się odbędzie tutaj, w jaką formę przybierze. Mm-hmm. Panie ministrze, czy pan, czy pańscy koledzy z resortu są bezpieczni, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo? Wczoraj właśnie w szczegółach Stanisław Żaryn mówił o tym, że służby mundurowe wręczają zainteresowanym osobom z życia publicznego, to jest około 150 osób, polityków, ale także dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, także samorządowców, którzy mieli paść ofiarą ataku. Czy wśród nich jest ktoś z resortu spraw zagranicznych? Nic mi o tym nie wiadomo. Pan nie dostał takiej informacji w każdym razie. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Rozumiem. Panie profesorze, w takim razie powiedzmy także o tym, jak wyglądają polsko-białoruskie relacje na tle tego, co się wydarzyło ostatnio, także jeżeli chodzi o szczyt G7, także jeżeli chodzi o szczyt NATO i wreszcie bardzo mocno, szeroko, gorąco komentowane spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli Joe Bidena i Władimira Putina. Czy to było zdaniem pańskim, panie profesorze, dobre spotkanie, owocne spotkanie, spotkanie, które coś zmieniło? Wprost przeciwnie, spotkanie było niepotrzebne, nic nie zmieniło. Jedyne, co zmieniło, to, że ułatwiło narrację Władimirowi Putinowi, pozwoliło mu przedstawiać się jako właśnie supermocarstwo, takie, jakim był Związek Radziecki. Inaczej mówiąc, to spotkanie po prostu wzmocniło Władimira Putina i jego pozycję, przede wszystkim wewnętrzną, bo na arenie międzynarodowej jest tak fatalna, że raczej to nic nie zmieni. Natomiast
Myślę, że nasi amerykańscy partnerzy nie posłuchali nas w tym zakresie, kiedy uprzedzaliśmy, że taki będzie tego efekt. No i niestety mieliśmy rację. To znaczy Joe Biden de facto legitymizował działania Władimira Putina. Tak można było odczytać to spotkanie? Legitymizował to jest pojęcie bardzo szerokie, natomiast na pewno pokazał w ten sposób, że traktuje Władimira Putina jako partnera do rozmowy, a to jest bardzo zły przekaz na użytek wewnętrzny rosyjski, dlatego że odbiera szereg argumentów i zwolenników po prostu antyputinowskiej opozycji, więc w tym wymiarze też jest to błąd. Panie ministrze, panie profesorze, a kto dzisiaj jest tą światową potęgą? Bo nawiązując do tego spotkania, to właśnie po tym spotkaniu na konferencji prasowej Władimir Putin mówił o Rosji jako supermocarstwie, potwierdzał, że Stany Zjednoczone to takie tak duże supermocarstwo, tak mocne supermocarstwo jak Rosja właśnie. Joe Biden walczył o to na szczycie tych najważniejszych krajów z G7, by właśnie utrzymać się w roli tego mocnego przywódcy. Mówiło się także, że szuka partnerów co do walki z Chinami. Kto jest dzisiaj, jak patrzymy na te mocarstwa, ale także na Europę, Unię Europejską, Rosję, Stany Zjednoczone, ale także Chiny, to kogo byśmy wskazali jako najmocniejszą potęgę? Nadal najmocniejszą potęgą w każdym wymiarze są Stany Zjednoczone i te zaklęcia Władimira Putina przywołujące Rosję jako cybermocarstwo to jest tylko i wyłącznie zaklęcie szarlatana, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. W wymiarze politycznym Rosja jest, powiedzmy, dużym krajem europejskim, podkreślam, nie geograficznym wymiarze, ale w wymiarze politycznym. Na pewno nie jest graczem światowym, a tym bardziej nie jest mocarstwem. No i tym, a szczególnie nie jest w żaden sposób nawet krajem porównywalnym, jeżeli chodzi o poziom życia z Polską na przykład, dlatego że wbrew pozorom te sankcje, które Zachód nałożył kilka lat temu na Rosję i cały czas one są gdyby utrzymywane bądź też modyfikowane, to jednak przynoszą efekt ten, że sytuacja ekonomiczna w Rosji no, nie jest najlepsza, pogarsza się. Ale dlatego właśnie potrzebne było Władimirowi Putinowi to spotkanie, bo kiedy nie ma sukcesów w polityce krajowej, przede wszystkim gospodarczej, no to szuka się tych sukcesów na arenie międzynarodowej. No i w tym przypadku niewątpliwie udało się Władimirowi Putinowi, tak jak to pani przytoczyła, wykreować na Rosję na supermocarstwa, przynajmniej tak to przedstawić swoim obywatelom, podczas gdy w praktyce tak nie jest. To Joe Biden zrezygnował z tych sankcji na rozbudowę gazociągu Nord Stream 2, co jest no bardzo smutną wiadomością dla strony polskiej, bo myśmy, także nasza dyplomacja, walczyli o to, by do rozbudowy gazociągu nie doszło. Czy sądzi pan, że zrobiono wszystko, co możliwe, by opóźnić, bo to się akurat udało, opóźnienie rozbudowy gazociągu, ale i powstrzymać tę rozbudowę? Na pewno ze strony Polski zrobiliśmy wszystko. Udało nam się przekonać do swoich racji poprzednią administrację amerykańską, która konsekwentnie nie tylko słowami, ale czynami sprzeciwiała się Nord Stream 2. Wydawało się, że w tym samym kierunku pójdzie obecna administracja amerykańska i zapowiedzi z okresu kampanii i pierwszych miesięcy urzędowania nowej administracji zdawało się potwierdzać, że to będzie kontynuacja tego sprzeciwu twardego wobec Nord Stream 2. Niestety ta decyzja, którą pani przytoczyła, idzie w poprzek tym tendencjom i w efekcie też temu, co sama administracja zapowiadała i robiła w poprzednich miesiącach. Jak patrzeć dalej na te relacje? Czy jest coś do zrobienia, jeżeli chodzi o powstrzymanie polityki właśnie służb rosyjskich, także ich działania na Białorusi? Czy tutaj polska dyplomacja planuje w najbliższym czasie jeszcze jakieś działania, by pomóc Białorusi? My cały czas prowadzimy szereg działań, by pomóc Białorusi jako, powiedzmy, społeczeństwu białoruskiemu, temu, które płaci bardzo wysoką cenę za swój sprzeciw wobec dyktatury Aleksandra Łukaszenki. Cały czas wspieramy starania Białorusinów na arenie międzynarodowej, ale też inicjujemy działania wymierzone w reżim białoruski na różnych forach międzynarodowych, w zasadzie na wszystkich. Nie na wyrost będzie stwierdzenie, że gdyby nie polska dyplomacja, gdyby nie nasza aktywność, nasza inicjatywa,
to po prostu praktycznie wszystkich działań, no, tych zwalczających reżim czy uderzających w reżim by nie było, bo to dzięki naszej sile przekonywania udaje się tych partnerów, na przykład w Unii Europejskiej, którzy nie są entuzjastami sankcji na reżim białoruski, do tego przekonać. Mhm. Mamy partnera w tym zakresie oczywiście w Republice Litewskiej i tym razem jak gdyby inicjujemy te różne przedsięwzięcia, bądź też część z nich inicjują Litwini, ale bez tych dwóch krajów na pewno tych wszystkich działań antyreżimowych nie byłoby. Mhm. Szeroko komentowane, jeśli spojrzymy na ostatni tydzień, było także spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i prezydenta Niemiec, pana prezydenta Steinmeiera. Czy nawiązanie do strat wojennych to jest też nowe otwarcie, jeżeli chodzi o reparacje, o odzyskanie, no właśnie odszkodowania, zadośćuczynienia za straty wojenne? Czy to także jest na agendzie Ministerstwa Spraw Zagranicznych obecnie? W tym zakresie czekamy na raport zespołu parlamentarnego do spraw reparacji, natomiast odwołując się do tego, co było mówione na spotkaniach panów prezydentów, to zwracam uwagę, że kilka tygodni wcześniej takie sugestie pojawiły się ze strony niemieckiej. Również padło tam sformułowanie, że Nord Stream 2 jest swego rodzaju rekompensatą za straty wojenne dla Związku Radzieckiego. No więc jeżeli w polityce niemieckiej funkcjonuje w tej chwili coś takiego jak rekompensata za straty wojenne, to prezydent Andrzej Duda... I to dla Związku Sowieckiego, no właśnie. Tak, to prezydent Andrzej Duda upomniał się o straty, które poniosła Polska. Mhm. Oczywiście pan prezydent wspomniał o stratach w wymiarze kultury, tak, czyli przede wszystkim dzieła sztuki, tak, zagrabione, wywiezione, czy nasze pamiątki antyki, które znajdują się nawet teraz w muzeach niemieckich, więc to raczej pan prezydent miał to na myśli, ale to otwiera w moim przekonaniu też ten temat. Nie mam na myśli to nie mam na myśli wystąpienia pana prezydenta Dudy, tylko no właśnie to, o czym wcześniej wspominałem. Jeżeli sami Niemcy zaczynają traktować Nord Stream 2 jako formę rekompensaty, no to wydaje mi się, że powinni w takim razie pomyśleć nad formą rekompensaty dla Polski za straty wojenne, skoro poczuwają się to rekompensaty teraz jeszcze wobec Związku Radzieckiego. To na Boga, niech pomyślą o największej ofierze, czyli o Polsce. No właśnie, panie ministrze, jeszcze pytanie o kwarantannę dla tych powracających z strefy non-Schengen, tak zwanej Wielka Brytania. I tutaj też szerokie komentarze w tym temacie. Czy kwarantanna teraz dla tych powracających z tych krajów była konieczna? Czy uchroni nas wreszcie przed wariantem koronawirusa o nazwie Delta w naszym kraju? Znaczy wariant Delta, z tego co wiem, to już mamy nawet kilkadziesiąt przypadków niestety. Natomiast chodzi tylko po prostu o to, żeby maksymalnie ograniczyć możliwości jego, no, przyjazdu w cudzysłowie do Polski wraz z kolejnymi osobami z tych krajów, czyli poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. No niestety nie wygraliśmy jeszcze tej walki. Jesteśmy na, można powiedzieć, dobrej drodze do tego, żeby ją wygrać dzięki programowi szczepień, bo chociażby te wszystkie ograniczenia, o których rozmawiamy, przede wszystkim kwarantanna, nie dotyczą osób, które się zaszczepiły. Mhm. Więc jeżeli chcemy generalnie podróżować bezpiecznie po świecie, to przede wszystkim musimy być zaszczepieni i to odczekać te 14 dni po drugiej dawce, bądź w ogóle po szczepieniu. I wtedy możemy nie być narażeni na różnego rodzaju przykrości, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że jeżeli się nie zaszczepimy, a wyjedziemy do jakiegoś kraju, gdzie zostaną, albo zaszczepimy się, ale wyjedziemy do jakiegoś kraju, gdzie na przykład zostanie nagle wprowadzony lockdown, przyjedziemy do kraju, gdzie nie ma lockdownu, a tak jak na przykład Lizbona, nagle miasto zostanie odcięte de facto kordonem sanitarnym, no to możemy mieć problem z powrotem do kraju, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, bo po prostu nie będzie możliwości wyjazdu. Czyli więc panie ministrze, odradza pan teraz wakacje? Z jednej strony namawiam na szczepienia, a z drugiej strony do spędzenia urlopów w kraju, to jeszcze nie jest czas na takie podróże, jakie były przed pandemią. Choć wielu uznało inaczej, wielu już planuje zagraniczne wojaże. To błąd? Dziękuję serdecznie, bo mamy tu problem z odpowiedzią. Piotr Wawrzyk, pan profesor, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dobrego dnia. Dużo zdrowia przede wszystkim. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i za chwilę kolejne punkty naszego programu. Zapraszam serdecznie.